Diakoni Kościoła Katolickiego obchodzili dziś, 31 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Ulicami miast i miejscowości towarzyszyły świętu barwne procesje. Centralne obchody Święta Bożego Ciała w gminie i regionie rozpoczynały uroczyste msze święte. Świętu Bożego Ciała towarzyszą procesje, dla których charakterystyczna jest modlitwa, adoracja i śpiewy. Wyraźnie słychać też dźwięk dzwonów, a na ulicach zobaczyć można płatki z kwiatów sypane przez dzieci pierwszokomunijne. Boże Ciało to święto, które upamiętnia ostatnią wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Iść dalej. Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to święto ruchome. Obchodzimy je co roku dokładnie 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Boże Ciało może wypaść między 21 maja a 24 czerwca. W tym roku Boże Ciało obchodzimy 31 maja. Uroczystość ta została ustanowiona z powodu widzeń 16-letniej mistyczki znanej jako święta Julianna z Cornillon. Młoda dziewczyna należąca już wtedy do zakonu utrzymywała, że w widzeniach widzi jasno świecącą tarczę, na której widnieje ciemna rysa. Zakonnica tłumaczyła, że sens tej wizji wyjaśnił jej Zbawiciel. Ciemny punkt w jasności miał oznaczać brak święta liturgicznego ku czci ciała i krwi Chrystusa.